W poprzednim odcinku opowiedziałem, jak Stefan Batory doszedł do władzy. Jak węgierski książę, który początkowo w ogóle nie liczył się w wyścigu o koronę polską, zasiadł na tronie Jagiellonów, na tronie jednego z najpotężniejszych państw ówczesnej Europy. W tym odcinku kontynuujemy naszą opowieść. Nie zabraknie wojen, nie zabraknie podbojów, nie zabraknie polityki, ale i smaczków z życia osobistego polskiego władcy. W poprzednim odcinku wspomniałem, że Batory na początku swojego panowania starał się ustabilizować sytuację wewnętrzną w kraju. I wiedzcie, że było co stabilizować, ponieważ jego rządy rozpoczęły się od wojny domowej. Pierwszego maja 1576 roku Stefan Batory zostaje koronowany na Wawelu. Uroczystość ta jest pełna splendoru i dostojnego charakteru. Jednakże w beczce tej znajduje się także łyżka dziegciu. Wiele istotnych ośrodków jest nieobecnych. Jeszcze nie cały kraj uznał Batorego jako króla. Wielu oglądało się w stronę także obwołanego wcześniej królem Polski, cesarza Maksymiliana Habsburga. Niezwłocznie po koronacji Batory podejmuje zdwojone wysiłki, aby ugruntować swoją władzę w kraju. Z kijem i marchewką rusza przez Rzeczpospolitą, a kraj coraz bardziej zaczyna przechodzić na jego stronę. Pozostawieni bez wsparcia zwolennicy Habsburga uznają władzę Batorego, a najbardziej oporni tracą grunt pod nogami wraz ze śmiercią cesarza, która nastąpiła niebawem. Król mógł być zadowolony, a raczej mógłby być, gdyby sól wokół nie paliła go żarliwie. Solą tą był Gdańsk. W XVI wieku Gdańsk był potężnym miastem portowym, kosmopolitycznym ośrodkiem handlu, który czerpał niebotyczne zyski m.in. z transportu rzecznego Wisłą. Wówczas potężne ilości towarów były transportowane tą drogą, a odpowiednie opłaty pozwoliły miastu na uczynienie z tego jednego z fundamentów swojej potęgi. O jakiej potędze mówimy? Miasto posiadało doskonałe, nowoczesne fortyfikacje chroniące dostępu z lądu, jak i od strony morza. Mało tego, Gdańsk posiadał system śluz i kanałów pozwalający w razie niebezpieczeństwa zalać armię nieprzyjaciela atakującą od lądu. Ponadto jego bogactwo pozwalało na wystawienie prywatnej armii, a w razie zagrożenia miasto mogło liczyć na międzynarodowe wsparcie. No w porządku, ale przecież takie miasto, no przynajmniej dla władcy nie mającego zbyt mocnych ambicji absolutystycznych, to skarb, czyż nie? Oczywiście, jeśli jest po twojej stronie. Gdańsk nie chciał uznać Batorego. I przyczyn tego było wiele. Po pierwsze, perspektywa osadzenia na polskim tronie Habsburga jawiła się jako bardzo atrakcyjna dla rządców tego miasta, ponieważ tworzyła wizję otwarcia na olbrzymie i niezwykle dochodowe rynki państw rządzonych przez tą dynastię. Po drugie, gdańszczanie chcieli ugrać zniesienie tzw. statutów karnkowskiego. Był to dokument, który formalnie gwarantował monarchom polskim kontrolę nad miastem. Formalnie, ponieważ tak naprawdę nigdy te statuty nie zostały zastosowane. Jednak w razie czego no, była prawna podstawa do prób narzucenia miastu swojej woli. Gdańszczanie traktowali te statuty jako ciasny gorset, którego chcieli jak najszybciej się pozbyć. I wreszcie po trzecie, trzeba mieć na uwadze, że Gdańsk różnił się od wszystkich miast Rzeczypospolitej. Był potężniejszy, znacznie bardziej odseparowany i znacznie bardziej niezależny. I właśnie tą niezależność chciał wynieść na nowy poziom. Batory na początku uciekł się do zabiegów dyplomatycznych, jednak one nie przyniosły żadnego rezultatu. Miasto twardo stało na swoim. Batory ma się najpierw dogadać z cesarzem co do tego, który z nich ma zasiadać na polskim tronie oraz znieść statuty karnkowskiego. Takie stawianie warunków, jeszcze takich warunków, było dla Batorego nie do przyjęcia. Dlatego wstrzymał transport towarów Wisłą do Gdańska, oraz postawił miasto przed sądem królewskim, na który to sąd mieli przybyć przedstawiciele Gdańska. Nikt się jednak nie zjawił. Trudno o bardziej wyrazisty przejaw buntu. Stąd i wyrok nie mógł być inny. Gdańszczanie zostali uznani za buntowników. Aby zachować powagę władzy, a nawet wiarygodność państwa, Gdańsk należało ujarzmić. Łatwiej jednak powiedzieć niż uczynić. Miasto posiadało najlepsze fortyfikacje w całej Rzeczpospolitej oraz naturalne walory obronne.
Dodatkowo 65 dział z perspektywą sprowadzenia kolejnych drogą morską, możliwość zaciągnięcia sprawnej armii spośród samych mieszczan oraz potężne środki finansowe na zaciąg wojsk najemnych z całej Europy. Flota Rzeczypospolitej była tak skromna, że w zasadzie nie istniała. Batory nie miał ani sił, ani środków. Brakowało artylerzystów i piechoty, kluczowych zasobów przy prowadzeniu oblężeń. Szlachta nie chciała też uchwalić podatków na wojsko, a wojować za pomocą pospolitego ruszenia. Od dawna już przestarzałej metody. Sejm rozszedł się bez uchwalenia środków na wojnę. Z czasem jednak królowi udało się przekonać szlachtę, aby dołożyła ze swojej kieszeni. Ale to nastąpiło potem. Batory w takiej sytuacji postanowił napełnić szkatułę wojenną w inny sposób, m.in. od duchowieństwa katolickiego. Gdańsk jednak też nie próżnował. Porozumiał się z Danią, której flota zabezpieczyła miasto od morza, formował swoje siły przez zasiąg najemników oraz wystawienie milicji miejskiej. W czerwcu 1577 roku siły królewskie rozpoczęły oblężenie miasta. Jednak już wkrótce potem musiały się wycofać ze względu na swoją szczupłość oraz niepowodzenia w walce. Trudno było mówić o zdobywaniu jakiegokolwiek miasta, a tym bardziej tak potężnie ufortyfikowanego, jakim był Gdańsk, w sytuacji, kiedy siły oblegających i obleganych były mniej więcej wyrównane co do liczebności. Generalnie im dalej w las, tym coraz gorzej ta wojna Batoremu szła. Gdańszczanie przy wsparciu floty duńskiej zadawali siłom królewskim straty, a Batory pozbawione sił i środków nie był w stanie nawet oblegać miasta. Jednak i dla gdańszczan przedłużający się konflikt nie był korzystny. Całkowita blokada handlu i napływu towarów z kraju mocno dawała w kość finansom miasta. W końcu obie zmęczone wojną strony siadły do stołu i doszły do porozumienia. Gdańszczanie ukorzyli się przed królem. Zobowiązali się do wypłaty 200 tysięcy złotych oraz zaległych podatków, a także do złożenia przysięgi wierności władcy i przeprosin króla. Z kolei Batory miał przywrócić handel rzeczny oraz potwierdzić dawne wolności i przywileje miasta. Ta wojna miała dwóch przegranych. Pierwszym był Gdańsk, który za wiele na niej nie ugrał, a drugim był Batory, który poniósł klęskę militarną i wizerunkową. Generalnie wojna domowa to nie jest coś, co przysparza chwałę, a już na pewno wojna, w której siły królewskie są kompromitowane i nie są w stanie nawet skutecznie oblegać zbuntowanego miasta. Można tu częściowo zwalać to oczywiście na szlachtę, ponieważ nie chciała przynajmniej w pierwszej fazie włożyć pieniędzy na konflikt. Ale tylko częściowo, bo sam Batory w drugiej fazie wojny stał się bierny i bardzo niekonsekwentny w działaniu. Można go próbować usprawiedliwiać, ponieważ w tym czasie uwagę króla zaprzątały inne sprawy. Znacznie poważniejsze zagrożenia na wschodzie. Przyszłość tego kanału jest tak naprawdę w Twoich rękach. To od Ciebie zależy, ilu osobom wyświetlą się nasze treści i czy w związku z tym będziemy w stanie dalej je tworzyć. Jeśli uważasz, że po prostu robimy dobrą robotę, to wyślij nas znajomym, udostępnij w mediach społecznościowych lub zareaguj polubieniem lub komentarzem. To wszystko naprowadza algorytm i pozwala nam dotrzeć do większej ilości osób. Pierwszym był najazd tatarski, który pustoszył Podolę. Jednak ten problem Batory łatwo zażegnał zabiegami dyplomatycznymi. Nie tylko zapewnił sobie spokój na południowym wschodzie, ale i pozyskał Tatarów przeciwko drugiemu, najpoważniejszemu zagrożeniu – Carstwu Moskiewskiemu. Od stulecia na granicy litewsko-rosyjskiej tlił się nierozstrzygnięty konflikt. Rosjanie prowadzili ekspansję na zachód, stopniowo uszczuplając ziemie litewskie. Szereg znacznych miast i twierdz wpadł w ręce cara, a konflikt rozszerzył się w drugiej połowie XVI wieku, gdy car Iwan IV Groźny sięgnął po Inflanty. Region ten, rozciągający się od rzeki Dźwiny po Estonię, był niezwykle istotny strategicznie. Zdobycie lub utrzymanie go było kluczowe i dla Litwy, i dla Rosji. Było to okno dla przepływu towarów i ludzi z zachodu, w tym broni i ekspertów z zakresu wojskowości. Apogeum starcia o Inflanty przypadło na lata 1558-1570, podczas których Rzeczpospolita traciła kolejne ziemie, a w 1570 roku został zawarty rozejm na 3 lata. Następnie Iwan IV wykorzystał szansę, jaką były dla niego panujące w Rzeczypospolitej bezkrólewia, i zajął północne Inflanty wraz z portem w Parnawie. Panujący w kraju chaos i niewielka liczebność sił polsko-litewskich na tym obszarze zmusiły Rzeczpospolitą do zawarcia kolejnego rozejmu, którego koniec przypadał na połowę 1576 roku, czyli moment, w którym Batory dopiero zaczynał stabilizować sytuację w kraju, a już niebawem miał dojść do wojny z Gdańskiem.
Batory doskonale zdawał sobie sprawę z nieuchronności konfrontacji z Moskwą. Dobrze jednak wiedział, że polsko-litewskie państwo było w tym momencie wybitnie na to starcie niegotowe. Sama władza królewska nie była jeszcze ustabilizowana, nie mówiąc o stanie sił zbrojnych, który w tym momencie pozostawiał wiele do życzenia. A po drugiej stronie miał niełatwego przeciwnika. O Iwanie IV Groźnym można mówić wiele. Można podkreślać niesłychane okrucieństwo i terror, jakie stosował. Można mówić o wybuchowości i nieobliczalności jego charakteru, o tym, jak w gniewie zamordował własnego syna. Ale jedno trzeba mu oddać. Zreformował i unowocześnił rosyjską armię. Sprawił, że była ona liczna, odpowiednio wyposażona i dobrze wyszkolona, a przez to niebezpieczna. Dlatego Batory starał się jak tylko mógł odwlec konflikt w czasie, poprzez wysyłanie licznej korespondencji dyplomatycznej. Nie do końca się to udało. Z początkiem 1577 roku wojska carskie ruszyły na Inflanty i przewalając się przez te ziemię z niesłychanym okrucieństwem, zajęły Dyneburg, Kochenhausen, Kalznau oraz kilka innych miast i warowni. Sytuacja była dramatyczna i najlepiej oddają przytoczony fragment listu do Batorego z 8 sierpnia 1577 roku, wysłany przez komendanta Wolmaru, Aleksandra Połubińskiego. Prosimy powtórnie, po trzecie i po czwarte o ratunek, bośmy już zewsząd przez nieprzyjaciela ogarnieni. Szlachta się poddaje, bo już zrozpaczona. Miasta, zamki na zdradzie, biorą nas. Wkrótce padł i Wolmar. Iwan IV posiadł całe Inflanty z wyjątkiem Rygi i Rewla. W Rzeczpospolitej głośno było o porażających sukcesach Rosji. Z zagrożenia zdawał sobie sprawę nie tylko król, ale i szlachta. Co rzadkie, tym razem w kraju zapanował powszechny konsensus co do konieczności prowadzenia wojny ofensywnej. Król zaraz po zakończeniu konfliktu z Gdańskiem rozpoczął szeroko zakrojone przygotowania do starcia, a szlachta nie szczędziła na nie grosza. Batory zdawał sobie sprawę, że nadchodząca wojna będzie oparta na odbijaniu zajętych miast i warowni, a do tego będzie potrzebne sporo piechoty i artylerii. Tak, pole do przeprowadzenia reform było spore. Konflikt z Gdańskiem obnażył wobec Batorego wiele problemów wewnętrznych Rzeczpospolitej, a przede wszystkim stan i sposób organizacji sił zbrojnych państwa. Wojska stałego i regularnego było bardzo niewiele. Nie wystarczyło go do obrony nawet jednej granicy w razie zdecydowanej inwazji, nie mówiąc już o całym rozległym państwie. Dodatkowo Rzeczpospolita posiadała bardzo mało piechoty i artylerzystów. Przyczyn tego było wiele, ale jedną z nich było to, że szlachta nie kwapiła się do służby w tych formacjach, do szkolenia się jako artylerzyści i piechurzy, gdyż walkę inną niż z wierzchu konia uważała za niegodną. Batory dostrzegał te problemy, a że nie miał tendencji do bycia biernym, dał się poznać jako sprawny organizator i reformator. Reform militarnych Batorego było wiele, jednak my wymienimy tylko niektóre z nich. Pierwszą było wprowadzenie tzw. piechoty wybranieckiej. Było to rozwiązanie wzorowane na tym, co występowało w Siedmiogrodzie. Otóż tam szlachta była zobowiązana do przekazywania niektórych spośród swoich poddanych do służby wojskowej. W Rzeczpospolitej nie udało się jednak tego rozwiązania przenieść 1:1 ze względu na opór szlachty, przez co ograniczono się jedynie do wybierania chłopów z dóbr królewskich. Efekt tego był mizerny, jednak był to krok w dobrym kierunku i wymagający dalszego rozwoju. Kolejną kwestią, którą chciał Batory zrealizować i którą zrealizował, było zwiększenie arsenału polskiego w zakresie artylerii. Tutaj nie miał aż tyle do roboty ze względu na to, że jego poprzednicy, w szczególności Zygmunt August, wykonali dobrą robotę. Jednak wiedział, że nadchodząca kampania będzie wymagała bardzo dużej ilości armat. Stąd nakazał ich produkcję. Wiem, że był zaangażowany mocno w proces, gdyż osobiście doglądał odlewania niektórych z nich. Jeszcze inną kwestią, i to była zupełna nowość w polskiej wojskowości, było oparcie planowania strategicznego każdej nadchodzącej kampanii o mapy. A ze względu na to, że mapy zagraniczne terenów Rzeczpospolitej oraz Carstwa Moskiewskiego były bardzo niedokładne, zatrudnił własnych kartografów. Generalnie kampanie wojenne Batorego były bardzo drobiazgowo i bardzo wszechstronnie zaplanowane. I właśnie do nich powróćmy. Starcie z Rosją zbliżało się nieubłagalnie. Batory rozpoczął zaciągi na szeroką skalę, mocno korzystając z piechoty zaciężnej. Porozumiał się z Tatarami, którzy najechali Rosji od południa, wiążąc tam znaczne siły Iwana IV. W międzyczasie siły litewskie odbiły Dyneburg i Kieś. Niezdobyte zostało kilka ośrodków, z których najważniejszy był Połock.
Opanowanie tego miasta zabezpieczało linie komunikacyjne i stanowiło element konieczny dla dalszych kampanii. Wiosną 1579 roku Batory wysłał do Moskwy posła z wypowiedzeniem wojny. W tym czasie główne 40-tysięczne siły Batorego zmierzały na Połock, gdzie dotarły 11 sierpnia. Rozpoczęło się oblężenie. Miasto było położone korzystnie z punktu widzenia obrony, przy Dźwinie i jej północnym dopływie. Posiadało solidne, głównie drewniane umocnienia. Oczywiście jest to pierwszy czynnik, który oblegający powinien z miejsca wyłapać i w związku z tym spróbować te umocnienia podpalić. Nie inaczej było i tutaj, jednakże nieustannie padający deszcz nie pozwolił tego planu zrealizować. Szturmy piechoty mające podpalić umocnienia były odpierane z dużymi stratami. Przełom nadszedł 29 sierpnia, gdy wreszcie udało się wzniecić pożar. Następnego dnia działanie to ponowiono. W tej sytuacji Rosjanie skapitulowali, a Batory pozwolił im opuścić Połock z rodzinami i dobytkiem. Spotkało się to z olbrzymim oburzeniem żołnierzy, którzy pragnęli zemsty na nieprzyjacielu, po tym jak znaleźli w Połocku ciała pomordowanych towarzyszy, którzy zostali wzięci przez Rosjan do niewoli podczas szturmów. Niektórych z nich gotowano żywcem w gorącej wodzie. Król stał przy swoim, jednak gdy niebawem wydzielony oddział sił polsko-litewskich zdobył pobliski Sokół, dokonał tam rzezi na Rosjanach. Siłom polsko-litewskim udało się zająć także szereg pomniejszych zamków. Gwoli wyjaśnienia. Dlaczego potężna armia rosyjska nie interweniowała? Dlaczego nie przybyła Połockowi z odsieczą? Z kilku powodów. Po pierwsze, najazd tatarski na południu blokował część sił. Inną część sił blokowała wydzielona grupa polsko-litewska operująca w okolicach Smoleńska. A główne siły cara Iwana IV nie przybyły z odsieczą ze względu na obawy przed najazdem szwedzkim. Tak więc pierwsza wyprawa Stefana Batorego zakończyła się niewątpliwym sukcesem. Było jednak wiadomo, że nie można na tym poprzestać. Trzeba atakować dalej. Król rozpoczął przygotowania do następnej wyprawy. Na to jednak potrzebował pieniędzy od szlachty, przez co udał się na Sejm do Warszawy. Nastroje na Sejmie były mieszane. Króla z jednej strony ceniono za odniesione zwycięstwo, z drugiej strony niektórzy wskazywali, że dalsza wojna jest niepotrzebna. Podnoszona była jeszcze jedna kwestia. Otóż obawa, że król chce się rozwieść z Anną Jagiellonką. Jak miała pokazać przyszłość, była ona bezzasadna. Jednak niech stanowi ona dla nas dobry pretekst, aby nieco sobie o małżeństwie Batorego z Anną Jagiellonką powiedzieć. Otóż niedługo po ślubie Batory spełnił swój małżeński, a raczej polityczny obowiązek. Następnie oświadczył Annie, że on do niej już zaglądać nie będzie, natomiast ona może przychodzić do jego sypialni, kiedy tylko zechce. No i wstała Anna Jagiellonka, podeszła do drzwi sypialni swojego męża, pociągnęła za klamkę, no i drzwi te były zamknięte. No i mimo, że godzinami stała pod tymi drzwiami, próbując dostać się do środka, takie one już pozostały. No i ta sytuacja powtarzała się wielokrotnie. Małżeństwo jednym słowem nie było udane. Batory nieszczególnie w ogóle interesował się kobietami. Niekoniecznie udało się to zmienić 10 lat starszej, nieurodziwej już wówczas i nienadrabiającej niedostatków urody charakterem Annie Jagiellonce. Natomiast wracając do kwestii poruszanych na Sejmie, pieniądze na kolejną wojnę udało się uzyskać. Nie bez udziału gorących przemów ciągle rosnącego w potędze Jana Zamoyskiego, który już od roku pełnił urząd kanclerza wielkiego koronnego. Na miejsce koncentracji wybrano Czaśniki, gdzie zgromadzono 48 tysięcy wojska. Punkt ten był wybrany sprytnie, gdyż nie pozwalał przeciwnikowi zorientować się, w jaką stronę zostanie wyprowadzone uderzenie. Batoremu doradzano atak na Smoleńsk albo na Psków. Ten jednak wybrał Wielkie Łuki, opcję bezpieczniejszą. Armia wyruszyła kilkoma kolumnami, po drodze zdobywając Wielisz i Uświat, a daleki zagon wydzielonego oddziału w okolice Smoleńska zabezpieczył siły Batorego od południowego wschodu. 27 sierpnia 1580 roku rozpoczęto oblężenie. Wobec przewagi sił polsko-litewskich twierdza nie miała szans i po niespełna tygodniu skapitulowała. Kolejna kampania zakończyła się sukcesem, jednak i na tym Batory nie chciał poprzestawać. Popularność króla rosła, tak więc bez większych oporów szlachta zgodziła się na następne podatki wojenne. Siły polsko-litewskie zbierały się w Połocku. Zapadła decyzja o wyprawie na Psków. Oblężenie tego miasta miało odciąć załogi opanowanych przez Rosjan miast i zamków w Inflantach. Jednocześnie kilkutysięczne siły jazdy miały przeprowadzić zagon w głąb Rosji, aby związać armię nieprzyjaciela i odwrócić uwagę od głównych sił.
47-tysięczna armia Rzeczypospolitej stanęła pod miastem i zamknęła pierścień okrążenia, a przynajmniej próbowała. Nie starczyło na to wojska. Psków był potężny. Broniło go 20 tysięcy żołnierzy. Posiadał kilkadziesiąt ciężkich dział oraz masywne fortyfikacje. Pojawiły się głosy, że oblężenie może lepiej odpuścić i obrać inny cel, ponieważ miasto jest nie do zdobycia. Batory jednak, licząc na złamanie ducha obrońców, postawił na swoim. Mylił się. Szturmy zostały krwawo odparte, a oblegającym zaczęło brakować prochu i żywności. Potem przyszły mrozy, a wraz z nimi choroby i odmrożenia. Na całe szczęście, Rosjanie też byli zmęczeni wojną. Nie wiedzieli, że sytuacja sił polsko-litewskich jest aż tak dramatyczna. Strony siadły do rokowań, a ich efektem było zawarcie korzystnego dla Rzeczpospolitej rozejmu w Jamie Zapolskim, na mocy którego powrócił do niej Połock oraz Inflanty. Po wygranej wojnie Batory dopilnowywał przejmowania miast i zamków w odzyskanych Inflantach. Następnie skupił się na sprawach wewnętrznych, jednak nie porzucił planów dalszych wojen. W ich realizacji przeszkodził mu jednak stan zdrowia. Ten z roku na rok coraz bardziej się pogarszał. Przyczyną tego była przewlekła niewydolność nerek, która doprowadziła do śmierci władcy 12 grudnia 1586 roku.